love this town. The city of endless opportunity. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on! Dzień dobry wieczór. Jako, że Hype Train przed premierą Cyberpunka 2077 gnie niczym japoński Shinkansen, mamy dziś dla Was trochę sprzętu z Media Expert. No bo wiecie. Well, you ain't getting anywhere without an upgrade. Zacznijmy od podstaw. Night City to wyjątkowo niebezpieczne miejsce, więc bez dobrego gnata i jeszcze lepszego systemu celowania nie przeżyjecie długo. Nieoceniona może być mysz Mad Dog GM505, którą możecie kojarzyć z porównania myszy na naszym kanale, a link znajdziecie tu. W telegraficznym skrócie, 4000 dpi z 4 poziomami czułości do wyboru, 7 przycisków przydatnych do obsługi waszego arsenału oraz podświetlenie RGB doskonale pasujące do neonowego Night City. Oprócz celnego oka musicie mieć też narzędzie do hakowania. Klawiatura, również od firmy Mad Dog, sprawdzi się rewelacyjnie. Mamy tu mechaniczne przełączniki oraz klawisze funkcyjne, z kolei dodatkowe oprogramowanie pozwala nam na zapisywanie makr oraz sterowanie podświetleniem RGB. Przyjemny klik, eleganckie wykończenie, podkładka pod nadgarstki, świetne narzędzie w przystępnej cenie. Ok, macie już gnata oraz narzędzie do netrunningu. Nie myślcie jednak, że to wystarczy. Musicie zachować czujność, bo Maelstrom lub inny gang mogą zaatakować w najmniej spodziewanym momencie. Jeżeli nie stać Was na wszczep z oczami dookoła głowy, zdajcie się na Wasz słuch. Słuchawki Mad Dog GH705 posiadają wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1, dzięki czemu nikt nie zajdzie Was zza pleców. Samoregulujący pałąk dostosuje się do Waszej głowy, a wysuwany mikrofon zapewni klarowną komunikację. Słuchawki mają podświetlenie RGB, co dodaje im stylu, a jak wszyscy wiemy... It matters not if you're dead, as long as you're doing it in style. Cyberpunk 2077 zapowiada się na jedną z najbardziej efektownych oraz najlepiej wyglądających gier na rynku. Jakiś czas temu poznaliśmy wymagania sprzętowe stawiane przez nową produkcję studia CD Projekt Red i trzeba przyznać, że robią one wrażenie. Minimalne wymagania to system Windows 7 lub Windows 10 w wersji 64-bitowej, DirectX 12, procesor Intel Core i5-3570K lub AMD FX8030, 8 GB RAM-u, karta graficzna z pamięcią 3 GB, 70 GB miejsca na dysku, najlepiej SSD. Te wymagania spełniają laptopy Acer Nitro 5, Dell G315, Lenovo Legion Y540 czy MSI GF63 Fin i5. Jednak jeżeli wolicie komputery z klasycznym dyskiem twardym, to w wybranych sklepach stacjonarnych Media Expert możecie dostać dwa modele Della: Inspiron 15 G3 oraz XPS 15. Fani PC-tów mogą się pochylić nad Acerem Predatorem Orionem 3005. W opisie filmu znajdziecie je wszystkie w sekcji sprzętu dla wymagań minimalnych. Z kolei dla bezkompromisowych należących do tak zwanej PC Master Race Redzi podali wymagania zalecane. System Windows 10 w wersji 64-bitowej. DirectX 12, tu bez zmian, procesor Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3-3200G, 12 GB RAM-u, karta graficzna z pamięcią 6 GB oraz dysk SSD z wolnymi 70 GB miejsca. I tu dla zwolenników przenośnych stacji gamingowych polecany laptop to Dell Inspiron G5 z doskonałym układem chłodzenia, Asus ROG Strix G17 i7, Lenovo Legion 7, futurystyczny HP Omen X15 z dwoma ekranami lub MSI Stealth i7 z technologią Cooler Booster zwiększającą przepływ powietrza. Dla fanów grania stacjonarnego mamy dwa PC-ty: NTT Game oraz Acer Predator Orion 3007.
chciałoby się powiedzieć state of the art. Wszystkie znajdziecie w opisie filmu w sekcji sprzętu dla wymagań zalecanych. Z takimi kompami Blackwall nie będzie dla Was żadną przeszkodą, tylko uważajcie na załogantów z netu. Niestety netrunning to odległa przyszłość, a przynajmniej oficjalnie, więc dla komputerów potrzebne Wam będą monitory. Na przykład MSI Optics MAG241CV z odświeżaniem 144 Hz, czasem reakcji 1 milisekunda, albo Samsung Odyssey LC27G75TQSUXEN z zakrzywionym ekranem o częstotliwości odświeżania aż 240 Hz lub LG27GL850B z technologiami HDR oraz True Color. I jak? Nie zagadałem Was? Czujecie się dozbrojeni? Jeżeli jeszcze się zastanawiacie, w opisie filmu znajdziecie wszystkie przedstawione dzisiaj sprzęty, również peryferyjne omawiane na początku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Amen.